dzisiejszym odcinku obrałem na cel widza, który mieszka w naprawdę dość nietypowym domku z małą farmą i obrazem samuraja, który dotyka palca. Nie wiem, jakby to, co widzicie, to nie ja to wymyśliłem, tylko twórcy Minecrafta. Ja wiem, że oni są dziwni, ale dzisiaj będziemy robić coś równie dziwnego, czyli nawiedzony totem troll. Jak widzicie, w moim ekwipunku jest czerwony obsydian, ponieważ taki na dzisiejszy odcinek przygotowałem, żeby jeszcze bardziej podkreślić dramaturgię całości. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że filmy są codziennie o 15, a w weekendy o 10, odkąd się zaczął rok szkolny. A właśnie, jak się u was zaczął rok szkolny? Ile popłynęło łez? Czekam na komentarze. Skoro wszystko już wiadomo, to chyba możemy zacząć. I myślę, że najbezpieczniej będzie po prostu... Teraz, czy on zmienia ten obraz? Nie, on zrobił... Nie, co? Dobra, myślałem, że tam są dwa obrazy. Nie, on... Dobra, myślałem, że zepsuł ten piękny obraz. Akurat kiedy o nim mówiłem. I teraz tak. Robimy nasz totem. Nasz totem będzie wyglądał tak. Weźmy sobie jeszcze skalka i rozstawmy go tak, jakby to wychodziło prosto od naszego totemu. Dobra, teraz czekać aż... Zaraz, on jest na polu. Myślałem, że to zauważył już, ale nie, on przyszedł w drugą stronę. Ja by to zauważył, to na pewno by przyszedł. W ogóle zobaczmy, jaki on ma nick. To będzie o tyle istotne, że będę chciał mu wyłączyć budowanie, jeżeli podejdzie zbyt blisko. Beros 42753. Niezłe cyferki. Oho, dobra, chyba zauważył totem. Zróbmy tak, GM2. Dobra, włączmy mu już raz game moda Adventure, żeby nie mógł nic niszczyć. Podchodzi do tego, bada, co się tutaj dzieje. A, widzicie? Spróbował to rozkopać, ale od razu mu to uniemożliwiłem, co dało nam chwilową przewagę w czasie. Obchodzi to dalej dookoła. No widzi, że nic z tym nie może zrobić. Pewnie się dziwi, że czerwony obsydian stoi w jakimś słupie, a z niego wychodzi skalk. O ile w ogóle wie, co to jest skalk i obsydian. Znaczy, nie chciałbym wątpić w umiejętności grania tego gracza, ale zobaczcie na jego domek. No, ogląda ten totem dookoła, to jeszcze dałem crying obsydian w środku, żeby coś takie małe przełamanie. No zawsze lepiej w tą stronę. Możemy na przykład... Ej, poszedł sobie stąd w ogóle. Dobra, delikatnie tutaj zacznijmy rozszerzać tego skalka, tak jakby ta infekcja terenu po prostu się pogłębiała. Okej, ja sobie tutaj to robię w momencie, kiedy on się tam bije z mobami. Dobra, wrócił tutaj. Trzeba też pamiętać, że mu oddać survival moda. O, chyba widzi, że jest tego więcej. Dobra, to teraz na jego oczach doróbmy tak, żeby widział, że to się rozprzestrzenia. Dobra, kolejne rozstawiamy. Zaraza pochłania świat na jego oczach. Okej. Myślę, że nieźle imitujemy to, że to się rozprzestrzenia. No to całkiem real, jak mam być szczery. Chyba nie za bardzo wie, co zrobić. Nie za bardzo wie, jak reagować, bo pewnie czegoś takiego nigdy w Minecrafcie nie widział. W sumie nie dziwne, bo czegoś takiego w Minecrafcie po prostu normalnie nie ma. Dobra, w międzyczasie walczy z mobami. Tam jest szkielet, który uciekł przed słońcem w wodzie. O, pokonał szkieleta. Gratulacje ty! Dobra, to cały czas dalej rozprzestrzeniam. I klikam to tak szybko, żeby po prostu nawet nie było widać, że ja niszczę blok i stawiam nowy, a bardziej, żeby to po prostu wyglądało, jakby się samo zmieniało. Dobra, tutaj jeszcze możemy zalepić od tej strony. Dobra, tutaj niszczę jakieś te... No na pewno jest pomajtwakowany. Nawet nic nie pisze, co świadczy o tym, że nie za bardzo wie, o co chodzi. Skalki w Minecrafcie są piękne i ja wiem, że one się mogą same rozprzestrzeniać. Niestety nie za bardzo wiem jak. W ogóle dodaję do Minecrafta skalibrowanego skalk sensora. I właśnie daję mu GM0 Beros, żeby se tam mógł u siebie niszczyć i żeby wiedział, że tylko tutaj wokół tego totemu się nie da. Gdzie on poszedł? A on chodzi tutaj. No dobra. Walczy z creeperami. Ojojoj. Ojojoj, że ten drugi creeper za nim. To nie wygląda dobrze. Ale uciekł. Ej, tam jest... Aha, bo to on tam pewnie sobie kopał wcześniej, no tak. Dobra, ja się tutaj zajmę rozprzestrzenianiem naszych macek, które za jakiś czas sięgną jego domu i spokojnie, nie będę tego robił cały czas tą metodą, bo nie trzeba. Mamy od tego komendy, co prawda. Ale na razie róbmy to powoli, nie? Niech wiecie, niech to się rozgrzewa. Moglibyśmy dodać szark, szyjeker. Ej, dobra, bo GM2 Beros. Dobra, szybko, zanim coś spróbuję zniszczyć. Dobra, ma Adventure. Teraz już nie będzie w stanie zniszczyć, ale chyba nawet nie próbuje. Nie, dobra, git. Chyba się już zaczął delikatnie godzić z faktem, że to, co tutaj widzi, jest niezniszczalne. Dalej na jego oczach zmieniajmy, żeby widział, że to cały czas postępuje. Dobra, nie, próbuje niszczyć, więc musimy mu dać tego Adventure Moda, bo widać, tak szybko się nie uczy. Oho, poszedł do domu, dobra, GM0, Beros. Co on robi w domku? Poszedł do craftingu, coś skraftować, nie wiemy co. Ej, spoko wygląda ten totem, naprawdę bardzo spoko. A jakbyśmy jeszcze dodali
Ej, ja wiem co. POS 1, POS 2, set light. Okej. Okay. Aktualnie tutaj znajduje się niewidzialne źródło światła, którego teraz nie będziemy zainstalować, bo jest dzień, jednak w nocy zacznie się ten kręg obsydian świecić. Możemy dać w sumie jeszcze kilka takich. Na przykład tu i tu, żeby było jaśniej, żeby on był rozświetlony. Efekt jest na razie, mówię, totalnie niewidoczny, ale zobaczcie, jak to będzie wyglądać w nocy. A na noc musimy być przygotowani, zanim ona przyjdzie, żeby nie było, że nagle w środku nocy zaczął się dopiero świecić. Wiecie, o co chodzi. Dobra, chyba z bezradności po prostu zajął się czymś innym. Dobra, tutaj już dłuższą matkę wyciągnijmy w stronę jego domku. Chciałbym, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie i chyba widzę, że póki co dobrze mi to wychodzi. Dobra, dodamy jeszcze kilka takich dłuższych macek od tego idących. Nie, dobra, dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. Ciekawe, jak zareaguje, kiedy zacznie to w końcu tykać jego domu. Dobra, możemy zrobić też tak. POS 1. Już sobie to zaznaczyć. Tutaj do POS 2. I to jest skalk, tak? Tak, to jest zwykły skalk. Aha, chyba widzi, że to jest coraz bliżej niego. Czekajcie, dam mu GM2 od razu. Dobra, git. Zanim zacznie cokolwiek próbować niszczyć. Dobra, i tutaj centralnie koło niego te bloki stawiam. Pyk, 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 pyk. O kurde, o, dobra, nie widział tego, uf. Jest git. Nie wiem też, czy nie pisał czegoś na krzyku, bo krzyki mam wyłączone, no bo wiecie, widzowie przeklinają na tym czacie i jakby się nie przeklinali, to bym nie wyłączał tego czatu. Dobra, jeżeli chodzi o czas dnia, za jakiś czas zacznie robić się noc. To jest o tyle spoko, że w nocy myślę, że będziemy mogli sobie pozwolić na szybszy rozwój tempa, z racji, iż mniej rzeczy będzie widoczne, a on sam pewnie będzie przysiadywał w domku bardziej. Dobra, jest to, no już naprawdę całkiem spoko tutaj zrobione. I sobie dalej to powiększam. Dobra, zobaczmy, co on robi. Słońce zachodzi, więc dzielą nas jakieś, bo ja wiem, minuta od nocy. Coś takiego, jakby to było raz, dwa, trzy, dobra, to może dwie minuty nas dzielą od nocy. To było takie szybkie wyliczenie. No i czerwony dywan wygląda bardzo tajemniczo. Moglibyśmy jeszcze dodać w sumie tutaj jeden crying obsidian na dół. W sumie skalka też mógłby zrobić czerwonego, ale nieważne. Załóżmy, że skalk to skalk. On i tak jest dość enigmatyczny. Jeżeli byście się zastanawiali, co robię w międzyczasie, to tak, w międzyczasie cały czas tutaj dokładam bloki, nawet kiedy są cięcia w materiale. Okej, okay, zaraz, bo on tutaj wraca GM2. Dobra, ma GM2. Ej, on chyba miał cały czas GM2. To dobrze, że nic nie próbował niszczyć. No widzi, to już jest bardzo widoczne, że to jest coraz większe. Dobra, wraca do domu, możemy mu dać GM0. Ja będę miał te komendy cały czas pod sobą, tak w razie czego. I teraz zróbmy w ten sposób. Słońce zachodzi. On się położył do łóżka, czy przez jakiś ZW? Nie. Już myślałem. Bo gracze mają taki coś w nawyku, by się kłaść do łóżka, kiedy idą ZW. Przynajmniej, no, nie wszyscy, ale takie zachowania już nieraz obserwowałem. Dobra, teraz patrzcie, jak sobie odpalę GM3 i wyłączę Vanisha, to możecie zobaczyć, że no, ten crank opcjon chyba sam z siebie się ogólnie świeci. Ja nie wiem, bo dla mnie to jest nowy blok w Minecrafcie. Bo pomimo tego, że jest chyba 2 albo 3 lata w grze, to dla mnie to jest dalej nowość. No, widać, że jest to po prostu oświetlone tak, jak tego chciałem. Hop, podchodzi znowu. Dobra, GM2, w razie czego. On też widzi, weźmy sobie w jego perspektywę, on też widzi, że ten obsydian się świeci. O, zauważył to, tak, podchodzi i patrzy, że fajnie, że ten skalk się chyba tak... Czy on ma animowaną teksturę? Tak, on ma animowaną teksturę. No ma. Też daje takie wrażenie jakby się świecenia. No i też kto zastrzegł, że mamy ten crying obsydian, bo z niego te takie łezki ciekną. To daje też dużo charakteru całości. Dobra, ale ja myślę, że w nocy by się siedział w domu, a tymczasem tutaj w nocy wyszedł. Ale dobra, już chyba wraca, bo się zrobiło ciemniej. I teraz będziemy mogli wpisać pierwszą komendę, żeby delikatnie przyspieszyć sprawy. Tylko czy on nie będzie się patrzył przez okno? No teraz się patrzy przez okno. Dobra, teraz się odwrócił, więc robimy tak. Replace 2 na 2 i skalk. Nie wiem, czy to nie będzie za dużo skalku. O, dobra. Nie. Jest bardzo git. Dobra, może nawet poszerzymy to o taki zakres? Dobra, mogę znowu wpisać tą komendę. Okej, dobra. Teraz to już o wiele więcej charakteru nabiera. Możemy też tutaj delikatnie podwyższyć to, żeby bardziej pod jego domek to dochodziło. Teraz GM2 dla niego. Dobra, on ma cały czas GM2, to może dajmy mu GM0. W razie, aby coś tam chciał niszczyć. I możemy dodać więcej skalku tutaj. Okej. Zaraza jest coraz bardziej
bardziej obszerna. On tutaj ma jakiś crafting, który akurat niższy. Ej, jak on, co jest? Ej, u mnie to on centralnie prawie stał w tym craftingu, nie? Dobra, włączę sobie Vanisha, żeby widzieć tutaj jaśniej, bo jest noc, ale to, że on ma noc, nie znaczy, że my też musimy mieć noc. Dobra, dodajmy więcej skalku. Ojojoj, ale teraz to wygląda już na maksa. Nie wiem, czy on jest świadom tego, że jeżeli to się będzie rozrastać w takim tempie, to zaraz to dojdzie do jego domu. Prawdopodobnie nie jest świadom, bo nie wydaje się jakby aż tak bardzo był tym zainteresowany, co się tutaj dzieje. Dobra, tutaj jeszcze delikatnie dodajmy tych, żeby tu nie było widać tej takiej linii. O, widzisz, że to już jest nawet tam. Dobra, GM2 Beros. Dobra, ma Adventure Mode'a. No, rozgląda się po tym. Dobra, zróbmy... Ej, wpiszę, że teraz komendę przy nim. Pyk. Okej, czy on zauważył, nie? Zauważył, że tego przybyło. Dodajmy jeszcze. O, bo ta trawa się niszczy i wydaje odgłos. Dobra, dodajmy jeszcze. Nice. No i tak jak mówiłem, trzeba dodać jakieś takie inne tutaj na tych krawędziach, po to, żeby to nie wyglądało, jakby był po prostu kwadratowy region zaznaczony. Co on tutaj robi wokół tego? Próbuje to niszczyć. A jakbyśmy na przykład zamienili też to na Crane of Sin. O, dobra. To jest też mocne, bo widział, że sam totem w sobie ewoluuje. To nie tylko to, że teren się zmienia. On próbuje to rozwalić. No, nawet gdyby nie miał tego Adventure Mode'a, to i tak w teorii nie byłby w stanie żelaznym kilofem. W sensie, no byłby w stanie po jakimś dłuższym czasie, ale nie znam za bardzo osób, które wykopują obsydian żelaznym kilofem, bo po prostu nie wypada, nie? Dobra, wpiszmy znowu komendę. On akurat leży w łóżku. Nie wiem, co on myśli, że co mu to łóżko zmieni. Się może wybudzić z tego koszmaru, który się dzieje na jego oczach. No tutaj naprawdę cały teren jest nieźle poszarżowany. Ja zaznaczę, wiecie co? Jeszcze myślę... Dobra, zaznaczam to wyżej. Tylko to trzeba tak, post 2. Dobra. I tutaj myślę, że możemy dorobić sobie ręcznie tego skalka obok jego domu. Bo wiecie, o ile świat się zmienia, on cały czas leży w łóżku. To idealnie w sumie dla nas w teorii. O ile cały czas ten świat się zmienia, to on nie zdaje sobie sprawy. Dobra, robimy to? Dobra, robimy to. Zamienimy już jego pierwszy tutaj blok. Dajmy mu GM2 Beros. Dobra, żeby nie mógł tego naprawić. Okej. Cały czas zmieniamy. O, czy zauważył, że jego dom... Tak, zauważył, że jego dom też to zaczęło wchłaniać. Dobra, teraz możemy wpisać komendę. Dobra, żeby było tego po prostu więcej i jest więcej. Dobra, i teraz tak. Post 1 tutaj zaznaczmy, żeby po prostu szerszy obszar to sięgało. Oj, tam creeper wybuchł. Dobra, nieważne. Może dużo to nie zmieni. Dobra, tutaj też się zaczyna skalk rozchodzić. Dobra, ciągnijmy to po jego domu. Pyk. Okej, ej, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. Może tutaj też od tej strony to idzie, stykają te? Tak. Dobrze, dobrze, on to widzi. On to widzi, że z tej strony też mu to wchodzi. Tutaj o okno mu rozwalimy, ej, on to nie słyszał. No tak, bo jestem na Vanishu, więc chyba nie słychać tutaj na tej wersji. Dobra, i teraz mu tutaj zmienimy. Pyk. Znowu o drugie okno poszło. Dobra, tutaj mu wchodzi teraz ten skalk. O kurde, o kurde. Czy on, biegnie wkrótce o to temu? Chyba biegł, ale chyba moby go wytrąciły z jego planu. Więc dobra, niech tam się pobije z tymi mobami. No właśnie, no bo jest noc. A w ogóle jak to wygląda? GM3 Vanish w nocy. No jest tylko to oświetlone jego domek, nie? Ojojoj, jaki otoczony przez moby w ogóle. Czy on próbuje? Tak, on to zrobił, on wysadził, patrzcie, on wysadził tutaj specjalnie creepera, żeby ten rozwalił to. Dobra, to musimy teraz zrobić to tak, jakby to się po prostu naturalnie zrastało. Dobra, on to widzi, co się tutaj dzieje, czyli że ten skal się tutaj też zamienia. Pokażę mu, że te jego akcje nie wpłyną na przebieg wydarzeń. Dobra, i teraz lepmy tą dziurę, patrzcie. Ojo, ale to wygląda, jakby się ta dziura regenerowała pewnie u niego. No stoi się, patrzy na to, co się tutaj dzieje. Specjalnie w różnych miejscach to klikam, żeby, wiecie, było takie wrażenie, jakby się to zarastało bardzo nierównomiernie. O, idealnie, tak. Wszystko to zniknęło. Patrzcie na tą dziurę, gdzie była wcześniej. Dobra, on tutaj to próbuje robić dalej, więc my w międzyczasie możemy mu dalej wybijać okna i siać zamęt na jego domku. Dobra, a róbmy to bardziej agresywniejsze niż wcześniej. Czyli nawet teraz idziemy mu po dachu. Czy on zauważył, że ma to w ogóle na dachu? Czekajcie, może wejdźmy od środka, mu to stawiajmy. Będzie nam tak łatwiej zobaczyć, co jest dla niego bardziej widoczne. Dobra, kolejne okno rozbite. Okej. O, patrzcie, teraz mu do domu wejdzie. Yo, ale to dobrze wygląda. Ej, yo, to mi się podoba. To jest jakiś mega satysfakcjonujący troll, szczerze mówiąc, dla mnie. Znaczy, jest niby powolny, ale może przy okazji bardziej relaksacyjny. Tak, on chyba wszedł od zewnątrz zobaczyć straty. Dobra, to już przynajmniej skończmy ten róg. Co on robi? Czy on ma kolejne podejście do tego obsydianu?
Ja po desperacko próbuję go wykopać. I takim oto sposobem już cały róg jego domu jest zajęty. Co on robi? Czy on chce to ogrodzić? Ej, daj mu GM0. Daj mu GM0, nie chce to ogrodzić. Bo coś, on coś tu... O, okej. Okay. Trzeba w razie czego GM2 przygotować, jakby chciał coś zniszczyć. Co on robi? Czy on chce to zamurować? Ej, a może jakby to podpalić ogniem? Po prostu tak chamsko? Tak, żeby się po prostu paliło tutaj to. O nie! Chyba teraz trochę stracił nadzieję. Tak patrzy na to z tymi płotkami w ręku. No ale jest to kolejna rzecz. Ej, zaraz, ja mam nadzieję, że strzalk się nie pali. Nie, dobra, strzalk się nie pali, to git. Dajmy mu znowu GM2, niech on tutaj nie będzie w stanie nic niszczyć. Dobra, nice. Cała jego ściana jest już prawie tutaj pokryta tym. Może wpiszę przy okazji komendę, żeby tutaj jeszcze więcej tego strzalka się narobiło. On słyszy, że ta trawa się rozwala wszędzie dookoła, bo popatrzył w tamtą stronę, gdzie się trawa rozwalała. Dobra, zamieniamy to dalej. Myślę, że można teraz pójść, bo tutaj już się powinien robić taki teren, nie? Odgrodzony. Więc zaznaczmy to dalej jeszcze, post 2. I dodajmy tego więcej. Ojojoj. Dobra. On teraz tutaj od zewnątrz patrzy, więc tutaj teraz od zewnątrz mu jedźmy ten dom. Dobra, niech mu tutaj przyjdzie. Ej, a może na farmę? Może farmę mu tym zaatakujmy? To jest dobry pomysł. Tak. Ej, dobra. Dobrze to idzie. Jego dom powoli wygląda jak ruina. To jeszcze, słuchajcie, nie jest koniec, bo mam kolejne mocne plany. O, widzi, że na farmę mu to zaczęło wchodzić. Dobra, tutaj w międzyczasie cały czas robię tak, że najpierw znika sadzonka, a potem blok się zmienia. Tak, żeby zaraz został totalnie bez farmy i rzeczy do jedzenia. On patrzy na tą farmę, nawet nie wie, jak ją ratować. Będzie tutaj trochę z nim pobawiłem, ale chyba pożedł. Chyba po prostu zrezygnował z tej farmy. Gdzie on poszedł? Czy on idzie znowu do tego? Dobra, może on ma jakiś kolejny plan? Nie wiem. Jakby plan z płotkami wydawał się spoko, nie? Teraz już mu nie włączajmy survivala. Co, on wrzuca mięso? Ej, spalmy je. Dobra, podpaliło się. W międzyczasie dalej ten świat zmieniajmy. Skalka. Dobra, on widzi, że to postępuje. Dobra, zostawmy go. Niech on se tam działa, niech se tam robi co chce. A my wracamy do demolki jego domu, bo zaraza musi postępować szybciej. Więc tutaj to wszystko wymieniamy po kolei. Dobra, czy on się to patrzy od środka? Nie, on coś robi w craftingu znowu. Dobra, on to jest majster. Nie wiem, co on tam craftuje. Może teraz innego materiału? Płotki czy coś? Trzeba... Ej, on próbuje to... On próbuje to siekierą. Ej, no to też jest 1000 IQ w sumie. Ale no powiedzmy, że to nie zadziała. I może zacznijmy mu wymieniać bloki tutaj, nawet piecyki na skalka. Dobra, rozwalmy mu drzwi. On próbuje teraz łapką nawet bić. To już jest chyba totalny poziom desperacji. Dobra, tutaj musimy tą część poprawić, bo tutaj są jeszcze takie rzeczy, które wyglądają nienaturalnie. W razie jakby tutaj poszedł, to żeby widział, że to po prostu może nie we wszystkich kierunkach się rozwinęło, ale nie, że jest nagle płaska ściana, która kończy tylko skalka. Oho, zauważył, że nie ma drzwi w domu. Zauważył chyba też, że piecyki mu zniknęły. Dobra, robimy dalej. O nie, bo on ma tej półpłytki. Jak ja mam te półpłytki ominąć? To jest dobre pytanie. Dobra, powiedzmy, że na przykład zróbmy mu, o, żeby musiał wyjmować rzeczy ze skrzynek. Oj, coś wypadło tutaj. Oj, tak. Dobra, ja mam nadzieję, że on tam dużo rzeczy w tych skrzynkach nie ma. Ej, czy on wyjmuje rzeczy ze skrzynek? Zacznijmy tutaj delikatnie już rozwalać. Dobra, i jeszcze więcej skrzynka. Możemy dodać do tego 5? Nie wiem, czy 5 to są deski? A nie, źle to zrobiłem. Undo. Dobra, bo tam zacząłem na deski zamienić jeszcze raz undo. Uff, dobra, nie tak miało być. Dobra, cóż my... O nie, nie mogę to robić komendą. Musiałbym to osobną komendą robić. Dobra, po prostu wyzbywamy mu się tutaj całego drewna z domu. No i porozwalają mu też okna. Farmę też już powinniśmy całkowicie się pozbyć. Ej, ale mocno teraz to wygląda, naprawdę. Dobra, ja cały jego domek po prostu zamieniam w skalkę aktualnie. Jakby nie ma już co. Tempo jedzenia się zwiększyło. Jego cały dom już jest w sumie w skalku. Dobra, trzeba to usunąć z tej komendy. I zamieniamy cały czas trawę. I możemy też w sumie tych półpłytek mu się popozbywać. Po prostu, tak jak okien, nie? I zaraz zobaczcie, co będzie kolejnym krokiem. To będzie coś pięknego. Dobra, poduszkami też mu zmieńmy. Tutaj jeszcze jakieś ostatnie deseczki. Zobaczmy to w ogóle od zewnątrz. Od zewnątrz będzie łatwiej takie rzeczy zlokalizować. Dobra. No i tutaj wiadomo. Już po prostu jedziemy z tym do końca, do samego dna. Gdzie on jest? Aha, on znowu przy tym. Dobra, zróbmy tak. Zwiększmy tempo, zamiany w skalka. Pyk, 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 pyk. Może nawet zrobimy już tak na maksa, czyli 2. Okej. I teraz zobaczcie, tutaj wszystko jest zamiany w skalka. I teraz, słuchajcie, odwracamy proces. Znaczy robimy tak. Replace skalk na skalk, przecinek. Trzeba dużo razy skopiować. I 0. Dobra, że ten skalk teraz znika. I zobaczmy teraz z jego perspektywy, jak to będzie wyglądać. I wpisujmy cały czas tą komendę. Tak, widzisz, że cały ten skalk znika. Tylko musimy delikatnie z tym uważać,
żeby nas serwera nie wrzuciło za spamowanie komendami. Ja myślę, że nawet możemy delikatnie ten proces tutaj przyspieszyć. O, na przykład 3 strzelki. Okej. Okay. Strzelmy może piorunami w to. Summon, lightning bolt. Dobra, strzelamy piorunami w nasz totem. I teraz możemy dalej zamiast strzelka na zero. Ej, to co jest śmieszne, to fakt, że spod ziemi wydobywają się rudy. Nie wiem, on chyba też to powinien widzieć. Nie wiem, czy on to widzi. Tego pewien nie mogę być, ale powinien widzieć. Więc tym bardziej tajemniczo to musi wyglądać. Dobra, jeszcze delikatnie to przyspieszmy, znikanie tego strzelka. Dobra, co uderzenie pioruna? Po prostu będzie znikać coraz więcej strzelka. Tak, tak. On próbuje, on chyba próbuje to wykopać. Zróbmy tak. Giem 0, Bero, zdajmy mu już o Creative 0, bo teraz to mu się naprawdę poryje bania. Dobra, weźmy sobie może w niego też i zobaczmy, jak to z jego perspektywy wygląda. Jeszcze mniej tych skalków. Dobra, jego cały domek znika wraz ze skalkami, które zjadły ten domek. Jeszcze szybciej tych skalków się pozbądźmy. Jeszcze to przyspieszmy. Dobra, teraz to już powinno być dosłownie na kilka kliknięć. Chyba. Dobra, jeszcze bardziej. No, już prawie nic nie ma. Jeszcze bardziej to przyspieszmy. Okej. Okay. Cały świat wraca do normy w teorii, w sensie, że skalk znika. Dobra, zostało 8 bloków skalku. 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, cała reszta skalków, aha, bo tutaj jeszcze są skalki. Teraz zróbmy tak, zaznaczmy jeszcze większy teren. Plus 1 i dalej usuwajmy skalki na obrzeżach. Albo wiecie, to po prostu wszystkie skalki zamieńmy na 0. Dobra, i zostało teraz tutaj tak. O nie, ten latający, dobra, teraz pozbądźmy się jego. Uwaga, lightning bolt, strzelam w to i zróbmy tak, żeby z każdym uderzeniem pioruna znikał blok. Okej, okay, jeszcze ostatni blok. Okej, okay, czyli zniknął totem i cały skalk razem z zombiem tego gościa. Oho, zombie na kurczaku. Szansa 1 na milion. On jedzie po niego. O nie. O nie. Kurczaka też zabił. Dobra, próbuję rozwalać. Dobra, rozwalił jest Zirt. Upewnia się, że na pewno może. I wiecie co? Ja, szczerze mówiąc, bym tak zostawił jego świat, ale możemy przyjść. Ej, zapytajmy jakiegoś admina o kooperację. Dobra, nie, jaki jest secret moderator, to on chyba jest AFK akurat, a... No, trudno. Dobra, wtechnijmy się do Berosa. Przyjdę bez itemów. Co się tutaj tak laguje? Może tak? Nie wiem. Ej, opcje były dwie, nie? Jakby był lepiej, że... O, Dr. Sweet to był jednak troll, ale napisał, że nie wiem. Czemu tu takie lagi na tym chunku? Co robisz? Pojawił się taki blok. Nie banuj. Dobra, widzowie, ja mu chyba muszę wszystko wytłumaczyć i oddać itemy. Odbudować dom to chyba najmniejszy problem, bo ten dom był... No, oddam mu itemy. Zostawcie łapkę i subskrybujcie. Tam pojawiły się jakieś bloki i wszystko się zmieniało w nie. Jak to teraz odkręcić?